Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z bardzo wyjątkowym dla mnie filmikiem, ponieważ właśnie dzisiaj wybiło na moim kanale równiutkie 10 tysięcy subskrypcji i ja naprawdę nie mogę uwierzyć, że to się stało, że w tak krótkim czasie, bo ja nagrywam regularnie mniej więcej gdzieś od czerwca, więc to nawet nie jest rok, a ja już mam Was 10 tysięcy. I naprawdę spełnia się właśnie jedno z takich moich marzeń, które nie sądziłam, że kiedykolwiek się spełnią, że po prostu, no kilka miesięcy temu to było tak totalnie nieosiągalne, a dzisiaj jest Was tyle, a tu przed kamerą jestem ja jedna, która nagrywa dla Was filmiki, w dodatku z chorobą, z zatkanymi zatokami, ale nieważne, bo jesteście Wy, jestem ja i jest jedno z po prostu takie spełnienie mojego marzenia. No nie, po prostu, no nie mogę. Bardzo, bardzo, bardzo chciałabym Wam podziękować za to, że jesteście, że oglądacie mnie, bo wiecie, ja jestem jedna, a Was jest już 10 tysięcy i ja nie mogę w to uwierzyć. Po prostu bez Was by mnie nie było i za to Wam naprawdę bardzo, bardzo z całego serca dziękuję. I naprawdę wiem, że ja filmików nie nagrywam za często, ale no ja po prostu mam czas tylko w weekendy, ponieważ od poniedziałku do piątku jest dużo nauki, dużo zajęć dodatkowych, ale naprawdę bardzo się staram, żeby te filmiki były dosyć interesujące i cieszę się, że jesteście, i tak, tak chętnie oglądacie te moje filmiki, tak chętnie komentujecie i tak chętnie udzielacie się na różnych innych portalach społecznościowych, na których ja jestem. I jeszcze raz bardzo, bardzo z całego serca Wam dziękuję. I dzisiaj właśnie przychodzę do Was z filmikiem, który wydaje mi się, że nie jest dosyć, że tak ujmę, zaskakujący, ponieważ zaczęła się wiosna i postanowiłam nagrać dla Was I Love Spring Tag. I mam tu właśnie pytania na tablecie, jak tablet się włączy, tak, o, włączy się. Tak, i mam dla Was właśnie pytania. Tych pytań jest 12 i po kolei na nie odpowiem. I zapraszam Was do oglądania. Pierwsze pytanie to ulubiony wiosenny lakier do paznokci. Powinnam wybrać coś w takich kolorach, może zieleni, pomarańczy, coś w tym stylu. Jednakże mnie przekonuje turkus. Przekonuje mnie turkus z Astora. Jest to seria Quicken Go. Coś w tym stylu. Ogólnie te lakiery mają niby wysychać w 45 sekund. Oczywiście jest to nieprawda. Nie wierzmy w takie rzeczy, ale wysycha też dosyć szybko, można powiedzieć. Ja mam numerek 325 i naprawdę jestem z tego lakieru bardzo zadowolona, chociaż niestety niektóre top coaty go rozpuszczają, ale nie wszystkie, więc trzeba uważać, ale naprawdę ten kolor bardzo mi się podoba i kojarzy mi się z tym, że niedługo wakacje i jakieś morze, na przykład śródziemne, w takim właśnie kolorze turkusowym. Jaki jest Twój ulubiony produkt do ust tej wiosny? Wczoraj będąc w Karolince przeszłam się na to takie stoisko Golden Rose, w ogóle pierwszy raz tam byłam i wybrałam sobie śliczną pomadkę. Jest to taka właśnie pomadka w kolorze takiego, ja nie wiem, to jest taki niby koral, ale to jest bardziej taki pudrowy róż w połączeniu z pomarańczą. Jednakże bardzo, bardzo mi się podoba, ponieważ według mnie nadaje naszym ustom i ogólnie naszej twarzy takiego nieskazitelnego, takiego neutralnego, delikatnego, dziewczęcego takiego koloru, który po prostu wydaje się właśnie taki bardzo, bardzo naturalny. Ja mam go właśnie na ustach i to jest kolor 126. Ta pomadka kosztowała tylko chyba 8,60, więc to są bardzo tanie pomadki, ale wydaje mi się, że właśnie będzie moim ulubieńcem na tą porę roku. Ok, kolejne pytanie to pokaż nam swoją ulubioną sukienkę na wiosnę. Tak, jestem w szafie. Moją ulubioną sukienką na wiosnę jest właśnie ta turkusowa, tak właśnie dopasowałam się do lakieru. Sukienka z House'a, ją kupiłam w tamtym roku. Ona tutaj jeszcze ma pasek, jednakże gdzieś ten pasek się zapodział. A z paskiem wygląda o wiele lepiej, ale naprawdę bardzo ją lubię. Ona ma takie rękawki czy czwarte. Jest luźna, dziewczęca, taka miejska, więc na każde wyjścia jest dobra. Okej, jaki jest Twój ulubiony kwiat?
Ogólnie ja bardzo, i to chyba, tak, kwiaty to jest chyba taka najbardziej moja ulubiona rzecz, dzięki której ja lubię wiosnę i po prostu ja uwielbiam, jak idę sobie parkiem i wszędzie wokół są pączki, jest dużo kwiatków i tak chyba najbardziej lubię tulipany i bratki, bardzo lubię, jak właśnie bratki różne kolorowe rosną gdzieś tam przy ulicy i one chyba mi się najbardziej, te kwiatki, podobają. Jaki jest Twój ulubiony wiosenny szal, dodatki? Więc moim ulubionym szalem, o tu jest, przepraszam, zgubiłam go, moim ulubionym szalikiem, taką chustką, apaszką, o tak, apaszką, jest taka właśnie różowa, różowo-niebiesko-brązowo-zielono-żółta apaszka w kwiatki. Ja nie wiem, skąd ona pochodzi, chyba moja mama ją kiedyś gdzieś kupiła. Okej, okay, który wiosenny trend jest dla Ciebie najbardziej ekscytujący? Ekscytującym. Nie wiem tutaj za bardzo do czego mogę się porównać, jednakże na wiosnę, na lato bardzo podobają mi się sukienki czy spódnice maxi. Jaka jest Twoja ulubiona świeca? Ja na wiosnę stawiam na owoce i na pewno moją ulubioną świeczką będzie ta z Larisy. Są to owoce leśne. Naprawdę śliczny, taki intensywny zapach czerwonych owoców i tą świeczkę z Larisy możecie kupić za 5 zł w Biedronce. Ulubiona mgiełka do ciała, perfumy, więc tak, ja wybieram tu już resztkę, właśnie to są perfumy z Adidasa, dziwny tytuł, Fruity Rytm, tak w spolszczeniu możemy powiedzieć. Taki chyba owocowy rytm, coś w tym stylu. Już resztka, ale naprawdę bardzo, bardzo lubię te perfumy, bo mają taki ładny właśnie owocowy, ale delikatny, delikatny zapach, więc to one zapewne będą mi towarzyszyć najczęściej w jakieś wiosenne dni. Okej, kolejne pytanie. Ojoj, zamknęło się. Jak wygląda u Ciebie wiosna? Nie wiem za bardzo, o co tutaj chodzi w tym pytaniu. Jednakże u mnie wiosna wygląda bardzo radośnie i uśmiechnięcie, ponieważ bardzo lubię, jak jest już ciepło, ja uwielbiam ciepłe temperatury, że tak ujmę, może nie tak całkiem wysokie, jak w lecie są na przykład, wiecie, po 35 stopni, jednakże tak 25 stopni to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra na mnie temperatura i po prostu uwielbię, uwielbię wiosnę za to, że jest dużo słońca, jest dużo kwiatków i jest dużo, dużo zieleni. Co najbardziej lubisz w wiośnie? No to właśnie chyba pominęłam wcześniej pytanie. Najbardziej lubię właśnie, jak jest zielone, jak jest dużo kwiatków, lubię słońce, lubię to, że na mieście jest bardzo, bardzo dużo ludzi i że każdy praktycznie chodzi uśmiechnięty. Czy robisz wiosenne porządki? Robię, ale ja takie mniej więcej porządki robię raz na 3 miesiące. A no to tak, raz na 3 miesiące to będzie na każdą porę roku. Więc tak robię, ale to nie są jakieś takie drastyczne porządki, ale w tym właśnie roku zastanawiam się nad sprzedażą niektórych swoich rzeczy, w sensie ubrań, bo jest ich dosyć dużo, a ja nie wszystkie noszę i może bym coś właśnie sprzedała i miała na nowe ubrania. To się jeszcze zastanowię. I ostatnie pytanie, jakie masz plany na przerwę wiosenną? Więc w przerwie wiosennej mam o tyle fajnie, że jestem w gimnazjum i ja mam przerwę wiosenną dłuższą, ponieważ później gimnazjaliści piszą egzamin gimnazjalny, więc moja przerwa trwa jakiś tydzień. No i ja akurat tych planów nie mam, znaczy akurat na ten czas planów nie mam, zapewne będę siedzieć w domu, ale jak pogoda dopisze, to wiadomo, że może sobie gdzieś tam jakąś wycieczkę zorganizuję, na pewno gdzieś pojadę rowerem, ponieważ już przyjdzie kwiecień, ja wyciągam rower i nie ma opcji, czy będzie padać, czy będzie 20 stopni, ja jadę na rowerze do szkoły, bo to mam rower, aby właśnie na wiosnę nim jeździć. No jedyne co, to wiem, że mam 23 wizyty ortodonty, a później na pewno na 1 maja znów jadę do Wrocławia na gitarowy rekord Guinnessa. Okej, kochani, to by było na tyle, jednakże nie jest to jeszcze koniec filmiku, ponieważ z okazji tego, że na moim kanale jest już 10 tysięcy subskrypcji, postanowiłam zorganizować dla Was konkurs. Niestety nie udało mi się zorganizować dla Was takiego rozdania, jakie planowałam, pracuję nad nim, ale na pewno nie pojawi się ono w najbliższym czasie, jednakże nie chciałam, abyście zostali tak, że tak ujmę, osamotnieni. I na blogu wraz z firmą SheInsight zorganizowałam dla Was konkurs, w którym możecie wygrać 100 dolarów, tak?
$100 na zakupy właśnie w tym sklepie. Naprawdę warunki są bardzo, bardzo proste, a możecie tak o hopsiu wygrać $100 na zakupy właśnie na Shinsight. Ja Wam linka do tego posta na blogu dam w opisie. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i ja się z Wami żegnam. Życzcie mi powrotu do zdrowia, bym nagrała jeszcze coś może w ten weekend. I co? I do następnego filmiku. Pa, pa!